Siemano kolano, cześć ludziska, dzień dobry, no Janu z tej strony, witam was gorąco, a tutaj mam dla was coś specjalnego, mianowicie kampanię z potężnej Polski pod potężną husarię w Medievalu II. Tak jest, do boju Polacy, do boju! Ludziska, dzisiaj zagramy w modyfikację, w którą jeszcze nigdy nie graliśmy, no prawie powiedzmy, bo jest ten projekt dosyć podobny do Stainless Steela, natomiast zasadniczą różnicą, mianowicie dzieje się on w wieku XIV, w roku 1330, wobec czego no, mamy coś, czego za dużo nie mieliśmy okazji widzieć takiego roku w Total Warach. Jedynie był mod Cardoms, ale Cardoms skupia się na Bałkanach, Azji Mniejszej. Tutaj mamy normalną, pełnoprawną mapę, jak w Stainless Steel, a nawet lepszą, bo taką jak w Bullet Steel, która jeszcze powiększa tereny północne o Skandynawię, z tym, że ta oprawa graficzna pochodzi z pięknej stali nierdzewnej, wobec czego dla mnie to jest kombo idealne. Poza tym, rzecz jasna, jako że jest nowy rok, są też nowe frakcje, nowe do nich skrypty i nowe do nich jednostki, w tym, jak mówiłem chwilę temu, nie, to nie był clickbait słowny, husaria potężna też występuje i jest to turbo, potężna, epicka, fenomenalna, seksowna, cudowna jednostka, jaką na pewno w late game'ie będziemy wykorzystywali. No i dla tych osób, które powiedzą, kurde Nojan, chłopie, znowu ta Polska, ile można? Powiem tak. No tutaj muszę powiedzieć, że nie będzie to Polska typowa, gdyż olejemy tereny zachodnie. Nie będziemy grali na tej zasadzie, że jak zwykle sojusz z Węgrami, walka z Niemcami, coś tam kąsniemy Litwę. No właśnie nie. Zachód chcę całkowicie olać. Tfu, niech spieprza. Skupimy się bardziej na południu, właśnie Węgry atakując i docelowo prowadząc do wojny z Imperium Osmańskim. Trzeba będzie nawet no, nie dopuścić do późniejszego starcia w XVII wieku pod Wiedniem, bo chciał być pod Warną. Warna to była w XV wieku, które raczej to starcie nie było takie przyjemne, bo niestety ze skutkiem mało sympatycznym dla potężnej Polski. Ale tfu mi z tymi Osmanami, my skupiamy się na tej frakcji. Gramy na poziomie bardzo trudnym. No i jestem w ogóle mega zaskoczony, że z tego moda jeszcze nie ma żadnej serii na YouTubie polskim. Na anglojęzycznym chyba jest jedno, o ile w ogóle jest, możliwe, że nawet nie ma. Dla mnie fajnie. Myślę, że bycie pionierem w czymś takim jest zacne, bo naprawdę projekt jest no, fantastyczny. Mega mi się podoba, co jest super, to, że tutaj jest skrypt pochodzący z dodatku Kingdoms, który sprawia, że Litwa ma wybór, czy chce się stać chrześcijańska, czy jednak pozostaje pogańska. Jest 50-50, albo będzie tak, albo będzie tak. No co, ja tutaj mogę powiedzieć. Winged Hussars, very hard, very hard. Myślę, że nie ma co przedłużać, a zatem ruszamy i zaczynamy kampanię. Odcinki będą się pojawiały w miarę regularnie, postaram się, żeby były tak z 5 razy w tygodniu, w pozostałe dni jeszcze będzie Shogun, będą może inne filmy, no i tak to będzie wyglądało. Też wam dodam już tak na dzień dobry, że oficjalnie udało mi się podpisać umowę z Instant Gaming, wobec czego mam już z nimi partnerstwo, więc jak ktoś by chciał sobie kupić Total War'a, Medievala, a tylko cokolwiek w fajnych cenach, to jest tam linkaż w opisie, możecie rzucić okiem. No i tak, nowe zagrożenie, ale oczywiście nie chodzi o zagrożeniu ze strony Chingisa Wielmożnego, bo ten to niestety w tym roku, no, dla nas niestety nie żyje, lecz ze strony Złotej Ordy, Ilhanidów i Timurydów. Pojawia się skrypt na dzień dobry, który sprawia, że Timurydzi konfederują się z Ilhanidami, no i wtedy jest jedno państwo Timurydów, ja tego nie chcę, wolę by frakcji było mniej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że Złota Orda wraz z Ilhanidami wywali tego Timura, no bo no to jeszcze nie jest ten rok, myślę, że Timur ma troszkę czasu do tego, by się pojawić. Granice mamy bardzo podobne, wręcz nie wiem, czy nie identyczne do tej kampanii późniejszej, chociaż nie wiem, czy Szczecin wtedy też się posiadało, ale w tychże osadach są inne jednostki. Zobaczcie, Polisz sierżantów, no tutaj troszeczkę to tłumaczenie może nie jest najlepsze, jednak jest to oddział sympatyczny. Wreszcie Polska ma jakąś piechotę, która naprawdę daje radę. 8 ataku, 18 defensa, może nie jest to dużo, ale Polacy z reguły mieli no, niemały problem, niemały problem. Co jest w tym modzie ciekawe, to, że przez pierwsze paręnaście tur AI zawiera ze sobą ciągle sojusze, a potem w turze, nie wiem, 15 nagle dzieje się wielka wojna i dosłownie każdy się z każdym napieprza, dlatego mamy kilkanaście tur na to, żeby się umocnić, przygotować, no i dobrze zaplanować strategię. Też od razu powiem, że ta seria będzie troszeczkę montowana, ale tak bardzo delikatnie, na zasadzie, że jak się zająkam, czy też
chciał dłużej się nad czymś zastanowić, no to po prostu zrobię pauzę i zajmę się tym poza kamerą, tak żeby nie tracić tych cennych sekund, minut na nagranie, żeby odcinek był w pełni idealny. A więc zacznijmy sobie od tego, żeby postawić maksymalnie na gospodarkę. No gospodarka jednak jest podstawą Total War'ową. Często mi się zdarza ją olewać, zwłaszcza w kampanii No Jan Sasiego w Szoguniku, ale tutaj chciałbym, żeby było trochę inaczej. No i co? Mamy nasz Kraków, mamy też Halicz. Korcą bardzo mnie te osady na wschodzie, czyli Wołyń. To są dwie prowincje blisko Kijowa. No i właśnie one dałyby nam praktycznie dostęp do Morza Czarnego, co by sprawiło, że Polska już prawie że od razu byłaby od morza do morza. Ale najpierw sobie zwiększę mapę, żeby to było wszystko ładnie widoczne i musimy Szczecin umocnić. Nie chcę z tego rezygnować. Wiem, że mógłbym na przykład oddać to Krzyżakom i byłoby ciekawie, ale tak by zrobił Leszcz. Potężno Janos oczywiście będzie bronił swego Szczecina, no i zamierzam to dobrze umocnić. Dlatego zacznijmy najpierw od miast i w mieście pytanie, ile drogi dadzą kasy, a dadzą jebitnie dużo, więc rozwijamy na dzień dobry infrastrukturę. W zamku myślę, że to samo. Drogi to jest podstawa dobrze działającego państwa, no i na pewno zamierzam w to zainwestować. Mamy też jazdę, Polish Retainers, czyli polska świta, tak od razu, która ma 14 szarży, kosztuje 220, excellent morale, cudowna jednostka, bierzemy, nie zwlekamy, są litewscy łucznicy, są pobroj włócznicy, pawężnicy z włóczniami, mamy też katapulty, jakie się na pewno przydadzą, flotę, dyplomatę, kapłana, generała od razu, o, no i w stainless i oczywiście też generowie byli darmowi, a więc w tym modzie, no nie może być inaczej. No to zróbmy sobie od razu piechoty tyle, ile wlezie. Kasy mamy dużo. Chociaż wolałbym najpierw wydać pieniążki na to, by mieć no, te drogi rozwinięte, a potem dopiero sobie zacząć werbować żołnierzy. No to tak, tutaj raczej zrobimy farmę, ewentualnie możemy Płock troszeczkę wzmocnić. To jest niby miasto, więc zrobienie tutaj jakiejś kuźni nie wydaje się, żeby było najlepsze, ale możemy na przykład zrobić burdel, co nam da dostęp do zabójców, a zabójcy to jest już kwestia przyjemna. Szpieg też jak najbardziej jest mile widziany. Dobrze, Halicz. W Haliczu możemy zrobić też generała. Wow, mamy już łącznie dwie twierdze i od razu w dwóch twierdzach możemy sobie zacząć werbować no takie naprawdę fajne jednostki. Mamy też drogi na wschodzie. Dawaj od razu. No to aż tak dużo nie dają kasy, ale zawsze ponad stówka. Myślę, że zwróci się szybciutko. Co więcej, mamy duży dochód, dlatego na pewno się to opłaci. Tu też potrzebuję katapulty, przynajmniej tak z tyle. No i pieniążki schodzą szybko. Schodzą szybko, ale że mamy ich na plusie, to możemy się tam w miarę zabawić. No Janusz, rzecz jasna, lubi się zabawić. Port jest też fajny. W Medievalu jest taka sytuacja, zresztą wam w ogóle pokażę, nie wiem czy zwracacie na to uwagę, jak zakładka handlu. I tu macie szczegółowo pokazane, ile macie pieniędzy z handlu z innymi osadami. Oznacza to tyle, że tak naprawdę umowy handlowe między frakcjami dają faktyczny finansowy rezultat wtedy, gdy te osady ze sobą sąsiadują albo drogą lądową, albo drogą morską. Tutaj mamy oczywiście Toruń, Hamburg, Magdeburg i Wrocław. Wiadomo, że te dwa niemieckie ścierwa na zachodzie z nami są granicą. Dlatego coś tam zarabiają pieniążki, ale port niby nie pokazuje, że daje pieniążki, lecz naprawdę daje i to niemało. Wierzcie mi, to się bardzo opłaca i od razu w to lecimy. Dobra, też przydał się na pewno kupiec we Wrocławiu, bo tutaj pewnie będzie zaraz jakaś gildia kupiecka. No i nie wiem, czy za bardzo nie przesadzam z tym werbunkiem. Chyba trochę tak. Nie możemy aż tak w to dużo kasy inwestować. Zerknijmy w ogóle, jakich mamy agentów. Mamy księżniczkę, jest to Elżbietka Piast. Fajnie. I byłoby dobrze zabrać, nie wiem, Krzyżakom, generała, może Węgrom, może Litwinom. Mega mi ciekawi. Możecie też w komentarzu obstawiać, kto zostanie i jaką wiarę przyjmą Litwini. Czy zostaną pogańscy, czy jednak przyjmą katolicyzm? Mnie to mega ciekawi. Osobiście uważam, że mogą przyjąć chrześcijaństwo. Jak prywatnie dostawałem, czy mod jest stabilny, to przyjęli. No ale właśnie teraz może być zupełnie na odwrót. Zobaczymy. Dobrze, nasi handlarze wspaniali. No to już jakaś kurde menda buntownicza zajęła nam surowiec handlowy i chyba go przejmiemy, bo wydaje się być całkiem dochodowy, ale wiem, że na Węgrzech były jakieś kopalnie, tam było żelazo, złoto, dużo więcej kasy dodawało. Ale najpierw możemy tego pana Stefana wygonić. Kolego?
Mario, sayonara, zjeżdżasz stąd, dziadzie meksykański. Kardynała z kolei wysłamy od razu do Litwy, żeby on szybko wbijał swoje punkty pobożności, co zwiększy w przyszłości szansę, że zostanie papieżem, o ile obecny zrówna się z najwyższym. Myślę, że chciałbym zrobić czyn haniebny poniekąd, mianowicie udać się do Niemców i postarać się wobec nimi sojusz, żeby jako tako zabezpieczyć granicę. Naprawdę Zachód totalnie olewam, liczę, że tam będą jakieś wojny domowe, że szybko będzie antypapież, krucjatę na Frankfurt, no bo jeśli tak nie będzie, to troszeczkę przyznam, że sytuacja będzie nieco dla nas przypałowa. Też teraz graliśmy w Crusader Kings 3, no i tam było sporo do wycinania, ale w sumie w takim medievalu nie wiem, czy jest aż tyle elementów, które warto skasować z nagrania. W sumie te początkowe tury są na tyle przyjemne, że odcinek może być taki prawie, że w całości jednolity. Dobra, na pewno. Możemy zrobić dyplomatę, i to się bardzo przyda. Zabójca też by się przydał, ale najpierw zróbmy tych dyplomatów tyle, ile wlezie, bo mamy tutaj jednego już na terenach Bohemii, który udaje się na zachód, a ten drugi udałby się z kolei na wschód i może jeszcze trzeci, jeśli byłaby taka okazja, opcja, no, zawędrowałby na tereny, na kresy południowe i możemy go zrobić. Dobrze, bardzo dobrze. Kasę trzeba wydać idealnie, w pełni. No i też fajnie byłoby wysłać szybko jakiegoś generała, no by ten był panem potężnym wieżyczkowym, a wieżyczki w Stainless Steel chyba nie były jakoś bardzo drogie. One kosztowały raptem ile? A, dobra, były drogie jednak. Smallville w ogóle pokazuje, zobaczcie. No i to jest Pomorze Kujawskie. Proszę bardzo, Kujawy! Piękne Kujawy! Dobrze, najlepsi politycy oczywiście pochodzą z Kujaw. Taki tam, kurczę, wiecie, żarcik sytuacyjny nojański. No, okej, szpiegu, ty już na pozycjach. Fantastycznie, we Wrocławiu wszystko jest po naszej myśli i możemy jeszcze jednego trzeciego dyplomatę zrobić. Dobra, to może policzmy. Tak, jeden pójdzie tam i on się uda do Niemców, uda się później do Skandynawii, kolejny udałby się na wschód, do Krzyżaków, do Rusinów, a trzeci udałby się na południe, do Bizancjum, do Bułgarów, czyli na pewno ten kolega idzie już do Niemców, ewentualnie może ten z Wrocławia iść do Niemców, ten wtedy poszedłby na południe i ten trzeci, którego werbujemy w tym miejscu, udałby się na wschód, chyba że ja mam opcję, żeby zrobić jeszcze dyplomatę. Aha, to idzie wtedy, byłoby łącznik czterech. No to dużo. No to nie, to aż tylu nie potrzebujemy. Myślę, że jako, że kosztują tą stówkę, nie ma co się napalać. Lepiej zrobić trzech, a te pieniążki zostawić w kieszeni. Dobra, wszystko chyba zrobiliśmy. Jeszcze dobrze byłoby armię troszeczkę sobie przetransportować. No i wysłać generałów na granicę, żeby tam zrobili wieżyczki. Muzyka zacna, jest to soundtrack typowo ze Stainless Steela, ale też gdzie indziej pojawiają się utwory z Kingdoms, których chyba w Stylesie nie było do końca zawartych. Dobra, w Krakowie nasz wspaniały przywódca Władysław, no stoi, raczej go nie będę wysyłał, kasy nie mamy na te wieże, fajnie, że ci żołnierze są z Afryko, no bo Polish Knights kosztują 650, nie jest to tania jednostka, ale mi się to podoba, lubię jak elita jest no, bardzo słabo dostępna i też dużo kosztuje, bo wiadomo jest to elita, gdyby była taka tania, no to byłoby to trochę takie lewe, ci są dosyć tani i łatwo mieć, można mieć do nich dostęp, ale poza szarżą są papierowi i prawdopodobnie szybko giną, za to no, ci kolesiu jednak kasy kosztują dużo, dużo więcej. Dobra, to jazda musi się zrobić, generowie się muszą zrobić, czyli werbunek obecnie trwa, tu można też w ogóle to anulować, żeby no, te pieniążki sobie zostawić, a w miejsce tego wolałbym zrobić na przykład tutaj budynek pod zadowolenie, bo troszkę się w tym Szczecinie buntują. Generał na pewno byłby tam wskazany. Oj tak, generał byłby dobry. No i jeszcze jeden szpieg mógłby się pojawić. Dobra, kolego, proszę cię, na pewno się przydasz. Tak kminiec, może jednak by wziąć tego dyplomatę, bo wtedy jeden by poszedł do Skandynawii, by tam został na dłużej, a ten drugi udałby się na tereny Europy Południowo-Zachodniej. Myślę, że możemy, zawsze jest taka opcja, że zginie ze starości, a tutaj mamy, nawet do końca nie wiem, czy rok na turę, czy dwa na turę. Chyba tak jak to wyglądało normalnie, jedna tura to jest jeden rok. Przekonajmy się, zobaczmy jak nam to będzie wyglądało. Osobiście chyba preferuję, kiedy jest więcej tur na rok, z prostej przyczyny. Może i okres historyczny wolniej się rozwija,
później są eventy, ale za to generowie się tak od razu nie wywalają. I możemy naszą księżniczkę wydać za mąż za pana Świętosława, młody generał. Oczywiście go bierzemy jak najbardziej i zamieszki już są w Szczecinie. Dobrze, miasto chyba się zbuntuje z tego, co widzę. No, jakbym od razu wysłał generała, to prawdopodobnie dotarłby na czas, ale no co, możemy sobie ten Szczecin odbić. Też dodam, że zmniejszyłem, o ile to działa, szanse na bunty, dlatego wam też poza plikiem, poza linkiem do modyfikacji, instancja jest banalna, to wystarczy jedynie pobrany plik wrzucić do folderu mods, a później patcha, jest też do tego link w opisie. No a później, jakbyście chcieli sobie tak samo jak ja zmniejszyć te bunty, dla mnie one są bezsensowne, bo wiecie, pojawiają się armie nawet kiedy miasto jest zadowolone i to się tyczy i gracza, i komputera, tylko to denerwuje. Ja tego nie lubię, w Daku to bardzo mocno zminimalizowali i dla mnie tamto no, było po prostu rewelacyjne. Dlatego też wrzucę wam link do opisu i taką mini instrukcję napiszę, jak to wykorzystać. Dobrze, czyli tak, tutaj jest teraz 55, no i ten bunt niestety się pojawi. Dało radę go zażegnać, ale chyba możemy później ten Szczecin odbić. Na razie niech pozostanie taki zbuntowany. Zobaczymy zresztą, byleby się armia nie zbuntowała, bo teraz na pewno musimy wszystkie jednostki zabrać. Powiedzmy, że zostawię sobie oddział. No właśnie, bo to miasto całe już stanie się włością wroga. Zróbmy taki numer. Szkoda wielka, że tutaj nie ma na przykład wybudowanego pola turniejowego, bo wtedy byłaby szansa zorganizowania regularnych eventów, regularnych turniejów. No i to naprawdę zwiększa zadowolenie kosztem podatków. No tak, mamy sojusze. Jakby mówiłem, teraz tego będzie mega dużo, co tury będą w sumie sojusze, ale potem zacznie się rzeźnia. No i frakcją najsilniejszą jest Imperium Osmańskie, które troszeczkę jest niehistoryczne, bo w XIII wieku, w pierwszej połowie powinni mieć tereny mniej więcej Bityni i jeszcze nie przekroczyli ciśnień Dardanelle, bo to dopiero było tam pierwsze 5 lat panowania Orhana, czyli Bursa świeżo zapadła. No raczej byli słabi, a tutaj mają tereny całej tak naprawdę Anatolii, włącznie z Mosulem, no tam delikatnie zahaczając o Bagdad, ale Bagdad już należy do Ilhanidów. A Ilhanidów stolicą jest Tebryz, jak dobrze kojarzę. Dobra, to teraz tak, kolego. Ty obecnie jesteś generałem i ty nie jesteś żadnym zarządcą. W porządku. Z kolei ten ziomal jest Duke'iem Torunia. Dobra, czy on się jakby tutaj urodził, można powiedzieć. No to sobie tego chłopa wyślemy na zachód, żeby tą armię poprowadził, aby się za bardzo tam nie zbuntowała, no i żeby jakoś tam udało się odbić to wszystko. Dobrze, towarzyszyć, kolego. Będą ci nasi żołnierze. Myślę, że konnica, piechota, coś takiego. Okej. I drogi się dalej tworzą, fantastycznie. Zerknijmy na agentów. Jest dyplomata, którego wysyłamy do krzyżaków. I panie krzyżaku, co by pan powiedział na handel za skromną subwencję na rzecz przyszłych wojen 200 florenów? Powiedzmy, zgodził się. Dobrze. Kolego, czy byś chciał ze mną sojusz? Łatwo teraz sojusze zrobić. No i na pewno ja z tego będę korzystał. Mapę za mapę może na razie nie do końca. Zmierzamy do Litwinów. No bo później, jak teraz tego nie zrobię, to będzie naprawdę przypał. Dlatego lepiej sobie zabezpieczyć zawczasu granicę, a potem będzie dobrze. Okej, Wrocław. Tu mamy też dyplomatę i on pędzi czym prędzej do zaplutych, kurde, cesarskich hatfu, nie Rzymian, nie świętych, no i w sumie właśnie nie cesarskich. Dobrze. Ty zahaczysz, kolego, o Esztergom, do Węgrów się udasz. A ten koleżka z Krakowa zmierza na wschód, do Kijowa, pędzi. Tak jest, musimy tam wynegocjować odpowiednie wymiany handlowe, żeby tam, wiadomo, nie było jakichś tajnych przekrętów. Dobra, szpieg uda się też na Węgry. Kolejny szpieg może się udać do Litwy. W ogóle ta muzyka taka ciekawa, ja to mam w sumie nadzieję, bo tak testowałem bardzo powierzchownie, że mnie nie wywalą praw autorskich, bo jeśli wywalą, no to będzie przypał, będę musiał odcinek na nowo wrzucić, ale na nowo nagrać w całości. Raczej nie, bo jak słyszę z pamięci, to większość faktycznie utworów jak najbardziej jest legitna. Dobra, teraz tak, kolejny nasz handlarz zostanie wysłany do... O Jezu, jakie biedne kopalnie, zobaczcie, 10 sztuk złota. Naprawdę bieda, bieda potężna. I zamiast tych wieżyczek faktycznie tworzą się takie wioski. No to jest interesujące bardzo, że mamy village, a nie ma wioski. No a mi to bardzo pasuje. Jest to może... Nie wiem, mniej logiczne niż wieżyczka, ale takie dosyć klimatyczne. Dobra, to co, tutaj ciebie, kolego, wysłać nie muszę. Myślę, że wracasz sobie śmiało do Płocka. Fajne jest to, że mamy tych sierżantów. To mi się podoba, że taka elitarna jednostka jest jak najbardziej pod naszą dyspozycją. Jest Winno i to jest stolica, potężna forteca, przywódca Gedyminas. Okej. Dobra, nasz kupiec, też nie będę chciał jakoś spamić agentami, bo wiem, że jak się zrobi spam, no to potem naprawdę jest to ciężkie do ogarnięcia i osobiście nie jestem wielkim fanem
tworzenia hordy kapłanów przydaje się to grając na przykład krzyżowcami albo na Bliskim Wschodzie, no, gdzie ta religia odgrywa zdecydowanie pierwsze skrzypce. Tutaj mamy kupca w Płocku, pewnie tam z jakiejś komendy kolega wypełzły. Dobra, no to możesz się udać na Inflanty i tam liczę, że wzbogacisz się i wrócisz do swojego króla, oddając mu pieniądze. Ten szpieg, to tak, jeden szpieg poszedł do Litwinów, drugi szpieg może pójść do Ruskich, jeden szpieg na pewno pójdzie u Niemców. Dobrze byłoby mieć tak czterech szpiegów we wszystkich czterech stronach świata. No i relacje polepszone, cudownie, sojusz ogłoszono, jak dobrze. W końcu pierwotnym założeniem krzyżaków, no wiadomo, że było wypędzenie pogan, czy też ich nawrócenie. A nie, kurde, walka z Polakami, dlatego jak najbardziej jestem z tego zadowolony, jak to się wszystko wydarzyło i mamy w ogóle mocnych kuszników. Oni są z gildii jakiejś, pokaż mi tą gildię. Czy ta gildia w ogóle już tutaj powstała? Jeszcze nie powstała, ale no gildie jak najbardziej występują i jest ich dużo. Jak to wiadomo było w zwykłym mediwalu, mamy też Żydów. Kurwica jasna! Ludzie! Co to jest w ogóle? Ile kasy? The fuck? Jak to mówił znajomy Zająca, tam zacytował cytacik z 1670 z Netflixa. Polska, wiadomo, czym stała, prawda? Żytem, żytem! Oczywiście te. Swoją drogą widziałem, jak wyglądało tłumaczenie tego, że dialogu, no i na angielski głupie to zrobili, zmieniając całkowicie sens. Wiem, że zostało to zachowane w językach słowiańskich, czyli tam chyba to było też, nie wiem czy po, no chyba po rusku i po ukraińsku. Nie jestem pewny, czy tam był też czeski, słowacki, ale chyba nie. Na pewno węgierski był też taki nawet okej, ale to za bardzo nie skumam, o co chodziło. W każdym razie, no zmienili. Szkoda wielka, bo widziałem tam ludzie dawali jakieś własne odpowiedniki, jakby to mogło brzmieć po angielsku, żeby zachował ten sens i też brzmiało tak dosyć przyjemnie. No i dało się to zrobić, ale no, zostało to leciutko spieprzone. Dobra, tu też mamy pana generała i ty, panie generale, udasz się na pewno od samego dołu, żeby tutaj tworzyć wieżę. A więc pierwsza, przepraszam, wioski nie wieżę, ma być tutaj i w ogóle za tym mostem można byłoby zrobić fort na przyszłość. Co wy na to, żeby no dobrze ten Halicz umocnić? To na pewno byłoby nie najgorsze. Okej, szpiedzy są ruszeni, wszyscy pozostali agenci też już są ruszeni, kardynał jeszcze idzie do Litwy. Może pomożemy Litwinom nawracać swoje tereny, jak już przyjmą jedyną prawdziwą, potężną wiarę. Zróbmy sobie potężny zapis jako Polska. No i kończymy turę. Jestem mega ciekawy, jak się rozwiną frakcje takie jak właśnie Bułgarzy, Imperium Osmańskie. Bułgarami przyznam, że troszkę mi kręciło, żeby zagrać, ale no jednak jak tą husarię zobaczyłem, to po prostu nie wytrzymałem. To było silniejsze ode mnie. No trzeba było ich potężnych Polaków wybrać, żeby nie było lipy. Chrodna jeszcze jest dosyć taka mizerna w tym okresie. Szkoda, że ta Polska jest już dosyć duża. Ja lubię na dzień dobry zaczynać frakcjami małymi, no ale no cóż, widzę, że Szczecin już się zbuntował i tam chyba jest pogański kapłan, a tutaj pan Krzyżak coś tam sobie podbija. Dobra, no to rozpoczniemy zaraz oblężenie Szczecina, o ile zdążymy. No i Bowyer został uszkodzony i w Szczecinie jest teraz jebicnie duży, drodzy państwo. Co jest, goddammit, jebitnie duży, powstał tam garnizon. Motyla noga! Niedobrze! Okej, panie kupcze, handlarzu, mam tutaj żyto. Kurde, możemy się tam udać. Mam też tutaj jakieś pomarańczki fajne. No to na pewno tak, wy się musicie te połączyć jako jedna ekipa. Zrób od razu jedną wieżyczkę o tutaj, wioseczkę. I idziemy gdzieś tak, idziesz gdzieś tutaj. Zaczniemy niebawem oblężenie. O Jezus, ku feudalni rycerze. Dobra, wystrzelamy ich. Nie mamy konnych kuszników, wtedy nie mamy. Ale no dostęp do nich powinien być. W ogóle tych bym sobie zrobił. Tych kuszników naprawdę są fajnie, a nie drodzy. Serio, dobra jednostka. Morale mają obecnie jakie? To jest Pisant Militia. Aha, czyli raczej oni są gówniani. Ale mają long range missiles? Przybycie pancerza? Są też darmowi w miastach? Sympatyczny oddział, bardzo sympatyczny. Tu by się też przydał zabójca na pewno. No i dyplomatyczne wieści. The Mongol Invade! Wiadomo, że ona była wcześniej, ale to chyba jakieś tam bonusy do armii Złotej Ordy albo Ilhaninów lub też Timurydów. Raczej Ilhanidzi nie dostali, bo Ilhanidzi są bardziej na zachodzie. To prędzej mogli Timurydzi dostać bonus. No i papież się ucieszy, jeśli tam wprowadzimy 16% katolicyzmu. Okej, mój kardynał wspaniały już zmierza tej Białorusi, bo tutaj pewnie jest dosyć mało naszego wyznania. Dobra, to widzę, że już pan Henryk coś tam podbije do nas. No niedobrze, niedobrze, panie Henryku. Proszę tak się nie zapuszczać w nasze prywatne tereny. No właśnie.
Okej, okay, ty się zajmij czymś takim tutaj. Rzuciłem okiem na sytuację, szpiegów powysyłałem na wschód i na zachód, a teraz kolej na kupców. Ten kolega zmierza do kopalni pod Wiedniem, to jest chyba Wiedeń, tak, Austria, zaś ten na północy uda się do Amber, a Amber to jest bursztyn. Oj, monopol handlu bałtyckim bursztynem brzmi zacnie. Swoją drogą, mój tata znalazł jakoś rok temu taki naprawdę jebitny kawał bursztynu, gdzieś mniej więcej tej wielkości jakoś. Jakoś coś takiego, taki duży, naprawdę dorodny, no, fart. Normalnie na plaży leżał. Dobra, dyplomato, ty już gadałeś z nimi, to możemy teraz zagrać do Litwy. No i zależnie od tego, jaką Litwa podejmie decyzję myślę, że taką my podejmiemy. Ale mimo wszystko i tak bym z nimi sojusz podpisał, chociaż to możliwe, że relacje z papieżem popsuje. Natomiast co mnie jakiś tam papa interesuje, raczej wolę, żeby było bezpiecznie, no chociaż kurde zaczną się pizgać z krzyżakami, raczej o tyle lepiej byłoby się dogadać z krzyżakami, bo oni są silniejsi, są na północy, no i nie wiem, kurde, zabezpieczą północ, myślę, że chyba na razie z Litwą jeszcze sojuszu nie chcę, poczekamy troszeczkę. Dobra, ten kolega uda się do Węgier i z Węgrami na pewno nie chcę ani handlu, ani sojuszu, postanowiłem, że to będzie mój cel ekspansji. A więc najpierw, o kurwica jasna, no powiem tak, panie kolego, co pan tu robi? Mam nadzieję, że pan nie chce mnie zaatakować. Pewnie chce. Dobra, zróbmy katapulty. Tutaj jedną, tu możemy sobie zrobić drugą. Powoli czas zacząć wyrwać jednostki. No ci powężnicy wydają się być naprawdę mocni. Ci maczugiści też nie są źli. Chociaż morale mają good, no pewnie się będą szybko łamać. Ale dobra, to jest już oddział Early Professional, a oni też, tylko to jest już lepszy wariant. Bierzemy was, bierzemy na pewno łuczników i w Haliczu możemy zrobić coś podobnego. Konnica byłaby dobra, no bo kawaleria łucznicza serio bywa w tej grze mega mocna, ale czas już się też powoli wzmacniać, nie możemy zaniedbywać. O kurde, jednak się pojawili, zobaczcie. Jednak mój sposób na tych buntowników nie zadziałał. No proszę, to będziemy musieli kasować ręcznie, niestety. No w pikach to zmieniałem, ale najwidoczniej i tak się musieli pojawić. To pytanie, czy nas teraz Węgrzy napadną? Rozpoczynając wojnę, jeśli tak, to fajnie, bo kiedy ja bym ich napadł, to od razu papaj wysyła nam informację, sorry ziomal, ale no nie możesz tego zrobić, masz bana, no i nas nie napadli i byłoby ryzyko ekskomuniki, co na pewno nie byłoby fajnym ryzykiem. Dobra, udaj się do Wrocławia, zgarnij stanąc żołnierzy. Mamy też wieści, sojusz krzyżowców z Genuą, Niemców z papieżem, Portugalii z Kastylią, ktoś tam rozejm dogadał. Dobra, ten dyplomata w Norymbergi może zagadać, o, Duńczycy, no kurde, fajnie się nadarzyła okazja, żeby już z nimi się ugadać, ale zależy mi, żeby jednak szybciej mieć to przymierze z Niemcami, więc potężna Polska w sojuszu z Germanami, tu krzyżacy, tam cesarstwo. I zgodził się. Bardzo mnie to cieszy. Okej, sojusz ogłoszony, relacje polepszone, very good. Żeby dbać o relacje, jest taki łatwy protip. Wystarczy po prostu dawać albo kasę, albo trybut. I ten trybut można w jednej turze zwiększać kilka razy, tak żeby podbić sobie relacje dosłownie na fulla. I to naprawdę jest cholernie użyteczne. Okej, to jest teraz tak. No i możemy ten Szczecin sobie oblegać. No i Szczecin raczej wolałbym brać głodem. Ewentualnie może nie głodem, a moglibyśmy, tu w ogóle są trzy oddziały takiej jazdy, o kurde, to wolałbym chyba głodem, aż tak mi się nie śpieszy, te pierwsze drogi są w miarę łagodne, szkoda, że go straciliśmy, ale no niestety buntowali się, taka sytuacja, nie byłem w stanie nic z tym zrobić. Dobra, tutaj powstał nam zabójca, pan Assassin, i pan Assassina wyślemy od razu, żeby już się szkolił na tym kapitanie tworzy mirze. Stąd wysłamy zaraz żołnierzy, właśnie tylko ci buntownicy teraz nas to będą blokowali, kurde, a pewnie oni mają jakieś oddziały, nie, oni feudalnych nie mają. No dobra, to się wydaje, że jest w miarę spokojnie, zatem ty kolego, udasz się teraz na północ, weźmiesz ze sobą zraz konnicę, no i masz wytłust tych buntowników, pewnie dwa oddziały takiej jazdy rycerskiej wystarczą, ale poczekamy jeszcze jedną turę, bo jak on nas teraz napadnie, to i tak po daniu bitwy na automacie generał raczej przeżyje. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że coś mu się stanie. Najczęściej no, w takich sytuacjach po prostu ucieka i tyle. Bezpiecznie do fortu. Dobra, ty szpiegu, lecisz teraz tutaj i mamy Żytomyr, które oblegają Litwini. O, nieźle, spodziewałem się, prawdę mówiąc, że no to już będzie łupem Rusinów, a tu nie, widzę, że troszeczkę inaczej. Dobra, dyplomato, pędzisz sobie tam na pewno, Alamania.
Ty już dobiłeś fajnego interesu, no i pokaż mi tę kopalnię. To jest kopalnia srebra, generująca całkiem ładny dochód. Można ich wysłać oczywiście na wschód, tutaj mamy złoże w tym miejscu. Złoże złota, tu widzę chyba kość słoniową, dużo to daje. Tak samo można wysłać ich tutaj, na Bliski Wschód i to też są pieniądze kolosalne. Albo nawet mamy takie fajne trzy surowce, to nazywam takim trójkątem tutaj, tylko ile Turon musi poświęcić, żeby tam dojść? Powiedzmy z 10. I jak duże jest ryzyko, że ktoś podwędzi mu interes, no i go skasuje. I naprawdę jest spore, dlatego lepiej tego nie robić. Myślę, że... W ogóle co to jest? Okej, okay, to jest bursztyn. Tak w ogóle bardzo nisko, ciekawie. Myślę, że jednak zostaniemy sobie na naszych ziemiach i stworzymy taki handel w miarę wewnętrzny. Dobra, z nimi gadać nie będziemy. Ruszamy prędko do Bułgarów. Mamy w ogóle tutaj, zobaczcie, fortecę Vara. Co kurde? Mamy Vita Katsits Nimble. Mamy też pamiężników. Dużych jest bardzo. Superior 202. No i spieszeni madziarze. Zobaczcie te jednostki. Oj, fajny mod, bardzo mi się to podoba. Ten mod jest, jak zauważyłem, taką zalepką wielu innych modów, ale działa dobrze. Naprawdę robi to tak o tyle sympatycznie, że w zasadzie nie ma jakichś, no nie wiem, bugów. Mod jest stabilny, może nie jest jakoś przekokrzony skryptami jak Divine and Conquer, ale jest stabilny, no i w pełni grywalny i na tym mi zależy. Dobra, ty kolego szpiegu, z tyłu gdzie jesteś, ty możesz stać w miejscu, w jakim obecnie przebywasz. No i was na razie też zostawiam tak, jak sobie stoicie. Kaskę trzymamy, oblegamy ich. Jak mi wydam przeciw, to będzie ciężko, bo pokonanie, no tych rycerzy byłoby niebezpieczne. W ogóle mamy tych najemników i co mi się podoba, czego nie było w stanie Nestil tak dobrze zrobionego, to, że najemnicy są aż tak drodzy. Dlatego ich się opłaca wziąć na jedną turę, a potem od razu wywalić. Lubię takie coś, nie lubię, jak są najemnicy tani, bo często przez to no, można tworzyć... O, dawaj! Często przez to tworzy się po prostu jednostki, armie głównie z najemników. Mamy też spiesznych rycerzy. No, werbunek w Toruniu naprawdę jest ładny. Dobra, panie kolego, ty musisz zaraz ze wsparciem z Torunia i z Krakowa dojechać tych oponentów. To jest bardzo ważne. No i żeby tam się dosyć bezpiecznie... No to musimy tędy iść niestety. No dobra, gdybym zrobił taki myk, że zabiera tu generała, to wtedy ryzykuję, że mnie krzyżak napadnie. A on ma zasięg spory, nawet bardzo spory ma zasięg. Są też zbrojni krzyżacy. Dobra, ale mamy na razie sojusz, powinno być bezpiecznie. Żołnierzy z Płocka zabierzemy i ruszamy prędko na kasę. Musimy to zdobyć nawet w jednej turze, wobec czego zainwestuję sporo siana w katapulty, po to, by no, te mury skruszyć. A mury w tej modyfikacji nie są zbyt... Znaczy katapulty, artyleria nie jest zbyt celna, to nie jest dak, tutaj naprawdę większość pocisków do celu nie dolatuje, no i przez to jest niemały przypał, ale cóż, taka sytuacja. Nagroda swoją drogą dosyć późno, jest w pół do pierwszej w nocy, lubię tak sobie o tych godzinach, kiedy już księżyc rozświetla noc, nagrywać. Jest to klimatyczne, niezwykle, cisza, spokój, nie słychać aut, samoloty nie latają. Monowanie to mi latają, kurde, nad oknem i słyszę, ale na nagraniu z reguły tego nie słychać, bo mikrofon jest taki nie aż tak szczegółowy i nie wychwytuje bardzo dźwięków otoczenia. Trochę tak, ale nie bardzo. Dobra, to co? Król Szkocji nie żyje. Musimy też uważać. Time for everyone. The citizens of the city of Milan can now claim to be the most punctual in the now znanym świecie. Okej, okay. Widzę, że w Mediolanie ciekawe wydarzenia się dzieją. Dobra, mamy teraz sojusz takich frakcji, no i dalej sobie tych fiutków oblegamy i musimy ich brać niestety albo niestety głodem. Okej. Okay. Zabójca na pewno się dalej szkoli i widzę, że oni się wycofali fantastycznie. To bierzemy sobie żołnierzy z tego Torunia. Troszkę się obawiam tych krzyżaków, nie powiem, że nie, ale no weźmy sobie na pewno, może rycerze zostawmy, bo oni się tu przydadzą, ale takie jednostki z pewnością musimy, no, zabrać. Musimy zabrać, no, potężną ofensywę się przydadzą. Dobra, więc kolego, pakujecie się tam razem. No i waszym celem jest, nie no, może chociaż jeden dział jazdy, niech będzie, tych tańszych bierzemy. Dobra, do tego weźmy sobie stąd jednostki. O kurde, zbyt daleko stanął. Fucking hell! Motyla noga. No dobra, no to musimy... Niestety tego wsparcia teraz nie doślemy, ale w to, że kolejne już pewnie tak. To sobie kasuj tego kapitana. Wzrost cechy, powiększenie świty, cudownie. Morderstwo się powiodło, bardzo dobrze. I raport budowy. Teraz finanse są większe, podskoczyły. A my od razu lecimy dalej. Nie zamierzam się zahamować. Tam mi, zobaczcie, boostuje broń palną. Fajnie. Mogę zrobić sobie port rzeczny, który mi handel zwiększy, no tak o stóweczkę. Nie za dużo. Mogę mieć kopalnie, które mi dadzą też stóweczkę. Również nie za dużo. Wolę chyba troszkę kasy sobie przeinwestować, albo zrobić lepsze drogi tutaj. O, tak!
lepsze drogi, to jest sposób na pieniądze. No i Płock w ogóle bym przebudował sobie na zamek. Co o tym myślicie? Ja myślę, że to jest poziom, pomysł wręcz wskazany, że północ była bezpieczna, no bo mnie ona jakoś bardzo nie interesuje. Ja chcę południe. Chcę dotrzeć do Osmanów, no i to na pewno nam się bardzo płaci. Dobrze, we Wrocławiu mogę też mieć drogi i tu by mi to dało ile? Więcej kasy niż tam. No to chyba sobie jednak anulujemy w Toruniu, ale mi nie, to mi jednak nie starczy. To bierzemy sobie takie zwykłe drogi, wieści rodowe. Zginął Jadwiga! Szkoda wielka! Bardzo mi naszej pięknej Jadwigi szkoda, ale cóż, jest jak jest. Dobra, no to co? Weźmy sobie też od razu żołnierzy z Wrocławia do pomocy. Z Płocka też bym ich wziął, ale no to najpierw... O, idealnie mamy kasę na wieżyczkę. Najpierw ten pacjent, do nich dotrze, do celu. Tutaj najbliższa wioska, one są strasznie słabo widoczne. Tu jest, to tam może być gdzieś w tym miejscu. No i pędzimy już chyba bezpośrednio w kierunku... no myślę, że Płocka i zgarniemy sobie z Płocka żołnierzy. Stąd też kolego mógłbyś ich tam wziąć, przynajmniej część. Będą to tacy zwykli maczugiści, będą to oni. Może jeden oddział pomężników bym zostawił sobie do obrony garnizonu. No i a nie, oni darmo być nie mogą, no to troszkę kasy wydamy. Ale trzeba zgromadzić dobrą, dużą armię. Grunt, że wciąż jesteśmy na plusie. O proszę, wysłałem naszego dyplomata na północ, no i spotkałem po drodze niejakiego Guido Basilio, czyli weneckiego wysłannika. Też jest tutaj obok duński, ale w pierwszej kolejności nawiążę porozumienie z Włochami, a dopiero potem udamy się na północ. No i co, agentów już ruszyłem, myślę, że będę robił to poza kamerą. Tutaj wsparcie tego generała dołożyłem, no i gromadzimy siły, tak żeby w tuż około 10 wyruszyć z Krakowa i zająć czym prędzej twierdzę Kassa. To jest zwykły zamek, będę chciał go wziąć szturmem od razu. To w ogóle jest stolica Esztergom, bardzo bogata i dosyć tak położona problematycznie, ponieważ wróg może szybko stąd ruszyć od razu, korzystając z brodu rzecznego na Kraków od zachodu. Wtedy będę musiał się wycofać i to będzie taka zabawa w kotka i myszkę. Ewentualnie, jeśli chociaż część żołnierzy zgromadzę tutaj i zablokuję most, no to wówczas zwiążę Węgrom ręce i zamierzam to uczynić. Dobra, też w ogóle piszcie, co sądzicie o takim pomyśle, żeby napaść Węgry na dzień dobry, a nie jak zwykle Niemców, Litwinów, no bo to jest najprostsze. Z Węgrami jest bardzo łatwo mieć sojusz, a ja bym chciał teraz pójść troszeczkę, no tak nie mainstreamowo, czy też mainstream, boże, nie mainstreamowo, bo mainstreamowo to byłoby tak typowo, prawda? Nie wiem, czy dobrze pamiętam ten zwrot, ale chyba... Tak, okej, okay, no i się wycofują, nie spodziewa się za Chiny Węgier, nie ma opcji, a tutaj właśnie ich kupiec zamierza wysprzęglić nas z interesu i mu się udało, poklaskał, przyjął łapówę, no ty mendo, więc że zapłata za to będzie brutalna, ponieważ zapłacisz ziemią, zapłacisz krwią, ja już do tego, no oczywiście doprowadzę. Nie zamierzam ci tego zapomnieć. Nie ma opcji. Litwini tych swoich pogańskich fiutków wysyłają i teraz będzie bardzo ważna decyzja, na którą czekamy, która no, sprawi, że Litwa albo będzie katolicka, albo pogańska. Pytanie, czy już w tym momencie gra zdecydowała, czy dopiero na początku tury jest to losowanie. Zobaczymy. Piszcie w tym momencie. Ja obstawiam, że będzie, uwaga, katolicka. Strzelam. To będzie event Lithuania accept the... Christianity. Krzyżacy się w ogóle gromadzą. Dużo mają żołnierzy. No, ich wojska są mocne. To jest naprawdę silna frakcja, ale też no, mają drogie jednostki i nie tak dobrą gospodarkę jak my na dzień dobry. Mamy Carstwo Bułgarii na południu, bardzo ładną ma ikonę i Gildia Teologów w Krakowie. Nie, takiej nie chcę. Oczywiście anulujemy. Dobra, kupca przyjęte. Wiem, wiem. No i nie, to dopiero w to, że kolejny będzie ten sojusz. Ta informacja. Okej. Okay. Myślę, że w piątej. No i ogłoszono sojusz Kastylia z Francją. W porządku. Kolejka budowli wstrzymana niestety. No cóż, zrobi się dziś sierżanci w Toruniu, w porządku, agent węgierski wykryty. Dobrze, to teraz wy panowie, od razu sobie idźcie tutaj i zróbcie na pewno wieżę w tym miejscu i macie zahaczyć o żołnierzy z Płocka. Wy, drodzy państwo, oho, tutaj gdzieś się znajdują ci buntownicy, ale nie wiem gdzie, gdzieś są, prawdopodobnie robią zasadzkę. No to jakby ich teraz łatwo wykryć, tak żeby oni nas nie napadli, nie jest to łatwe, no panowie... Gdzie jesteście? Aż się teraz troszkę obawiam, kurde, że mnie nie napadli.
Dobra, zróbmy tak, żeby wsparcie dosłać stąd. No i teraz, jak nas złapią zasadzkę, i tak sobie poradziłem pewnie bez problemu. Stąd, no to już wolę nie ryzykować, ewentualnie jednego pana wyślę. No i trasa jest bezpieczna, waszą dwójkę też możemy sobie tak wysłać. Cudownie, i pojawili już się Norwegowie. Już, kurde, pierwszej inwazji płynie większa flota. No dobra, ale jak nas napadną, to my ich raczej skroimy. Moja armia jest lepsza, może nie jest elitarna, ale mamy jeden oddział jazdy. No właśnie, jeden oddział jazdy. To kurde zabrzmiało mało ambitnie, ale dobra, jakoś sobie z tym poradzimy, niewątpliwie. Troszkę brakuje mi generałów. Może nie mam ich jakoś mało, ale przydałoby się ich mieć dużo więcej. Zdecydowanie dużo, dużo więcej. Też bym chciał mieć więcej tej jazdy fajnej. No i dopiero za turę będzie dostępna. Mogę już zrobić sobie oddział fajnej piechoty, ale nie chcę, bo z Hejcza sporo czasu będą szli. Nie ma co. Zrobimy sobie na pewno kupca tutaj i mamy też taką fajną milicję kusznicą. Kurde, 10 ataków na dystans. To mi się podoba. I jeszcze mają te pociski dalekiego zasięgu. Naprawdę wow. No i ludziska, ja wam od razu też podziękuję serdecznie za uwagę. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Face'a, Discordzika i Twitch streama. Nie było bitwy w pierwszym odcinku. Tak dosyć nietypowo, ale w kolejnym już będzie. Trzeba było się dobrze przygotować do tego, żeby najechać na Węgry. Również zapraszam na Instant Gaming. Wszystko znajduje się poniżej. Trzymajcie się. Na razie. Jutro godzina 15. Kontynuacja. Cześć!